Moi drodzy, ja już kilka trupów przeżyłem i wiem mniej więcej, jak wyglądają ludzie krótko przed śmiercią, i właśnie wygląda to tak. Tak wyglądają ludzie krótko przed śmiercią, dlatego nie rozwijając dłużej tego filmu, uważam, że Krzychu pożyje rok, półtora i wykituje, ponieważ to jest widok człowieka bardzo chorego, który już niedługo, po prostu niedużo mu życia zostało. Zobaczcie na innych filmach też, jak to wygląda, porównajcie jego wygląd, też sposób myślenia już jest inny, jest spowolniony. Pomału takie właśnie procesy starcze, procesy degeneracji mózgu są uwidocznione, dlatego ja bym mu dał rok. I jak ktoś ma tam z nim kontakt bezpośredni, dajcie mu wskazówkę, żeby on zadbał o swoje sprawy urzędowe, o testament, po prostu, żeby się przygotował na odejście z tego świata, bo myślę, że niedługo już pora jego nadejdzie. Cześć.